wskutek rozpalenia ogniska w lesie dochodzi do wybuchu pożaru. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenia się, powodując zagrożenie dla zabudowanych terenów rekreacyjnych. Jest niedziela, godzina 9 rano. Mieszkańcy Ldzania powiadamiają straż pożarną. Tak wyglądał scenariusz powiatowych manewrów straży pożarnych, które odbyły się wczoraj na terenie kompleksu leśnego w Ldzaniu. Co roku organizujemy manewry jednostek OSP, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, celem sprawdzenia operatywności, zwłaszcza pod kątem nowego powiatu, gdzie doszło sporo jednostek, których po prostu nie mamy rozeznania na temat możliwości ich działań operacyjnych. Zadaniem strażaków było zlokalizowanie pożaru oraz niedopuszczenie przenoszenia się ognia na obiekty działkowe. Wykorzystaliśmy do tego celu naturalną linię obrony, czyli drogę łączącą miejscowość Ludzań z Mierzączką. W manewrach uczestniczyło 25 wozów bojowych reprezentujących wszystkie ochotnicze straże pożarne z powiatu pabiańskiego. Zostały zaplanowane dwie kompanie gaśnicze, to jest 18 jednostek gaśniczych, z tego większość z Krajowego Systemu oraz jednostki wspierające, no i wszystkie większość jednostek z gminy miejscowej, gminy Dobro. Dlaczego wybrano Ludzanie? To znaczy co roku organizujemy jak gdyby na innym kompleksie leśnym czy na innym obiekcie. W tym roku przyszedł czas na poznanie nowych terenów, dlatego został wybrany ten mały kompleksik leśny w miejscowości Ludza. W manewrach wzięli udział również pabieńcy ratownicy ze Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej. Nasze zadania dzisiaj były wytyczone przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej. Do zadań należało zabezpieczenie dojazdu jednostek, udzielanie pierwszej pomocy ofiarom ewentualnym, które poniosły jakieś szkody, rany czy coś w tym rodzaju. I łączność, przede wszystkim łączność, podawanie z miejsc zdarzeń, jakie szkody wynikły z tego pożaru lub są ofiary. Manewrom przyglądali się przedstawiciele władz powiatowych oraz samorządowych. Na miejsce akcji przybył również Ignacy Ścibiorek, dawny zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnych, generał w stanie spoczynku, a obecnie doradca do spraw bezpieczeństwa wojewody łódzkiego. Ignacy Ścibiorek, podsumowując niedzielne manewry, ocenił bardzo wysoko sprawność strażaków. Ponieważ sprzęt ochotniczych straży pożarnych w większości nie jest nowoczesny, to i tak spisywał się bez zarzutu, co świadczy o dobrych umiejętnościach zaplecza technicznego tych jednostek. Założenia taktyczne zostały w pełni wykonane. Jesteśmy zadowoleni z działań tych jednostek, których do tej pory nie znaliśmy. Również to chcę podkreślić, że jesteśmy zadowoleni ze współpracy ze sztabem ratownictwa, który okazał się naprawdę bardzo mobilny i bardzo pomocny w naszych działaniach. Prawidłowe skoordynowanie działań i współpraca strażaków z tak wielu jednostek niewątpliwie może przyczynić się do sprawnych akcji gaśniczych w przypadku wystąpienia prawdziwych zagrożeń. Miniony tydzień obfitował w kilkadziesiąt zdarzeń drogowych. Duży udział miały w tym kolizje. Od poniedziałku 18 października do niedzieli 24 włącznie wydarzyło się ich 27. W przeciągu tego tygodnia doszło również do 5 wypadków, w których rany odniosło 5 osób. Kolizja, którą Państwo oglądacie, wydarzyła się w sobotę około godziny 11 na ulicy Grota Roweckiego przy Ryneczku. Kierujący Fiatem Uno najechał na tył Deu Tico. Powód: zbyt bliska odległość między pojazdami. Kierowca Fiata ukarany został mandatem karnym. W przeciągu minionego weekendu doszło do 2 kolizji na skrzyżowaniu ulic Zamkowej, Partyzanckiej, Wspólnej i Łaskiej. W sobotę kierujący Fordem wjechał na skrzyżowaniu przy czerwonym świetle i zderzył się z Fiatem 126P. Kierowca Forda ukarany został wnioskiem do kolegium. Natomiast w niedzielę, 10 minut po godzinie 11, kierujący Skodą, wykonując manewr skrętu w lewo z ulicy Zamkowej, zajechał drogę maluchowi. Kierowcę Skody policjanci ukarali mandatem karnym. W sobotę odbył się kolejny rajd zorganizowany przez Klub Turystyki Pieszej Aaron PTTK w Pabianicach. Celem tego rajdu było uczczenie pamięci Witolda Eichlera, wieloletniego prezesa pabianickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na starcie przed siedzibą towarzystwa pojawiło się kilkanaście drużyn. Po kilku godzinach marszu, po trudnych pytaniach z życiorysu Witolda Eichlera oraz ciężkich rzutach szyszkami, uczestnicy rajdu z uśmiechem na twarzy dotarli na metę przed budynek Młodzieżowego Domu Kultury.
Tutaj rozdano nagrody, odznaki, pamiątkowe plakietki. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Na drugiej pozycji uplasowały się warsztaty terapii zajęciowej, a na trzeciej drużyna ze środowiskowego klubu kultury Barak. Natomiast na czwartej pozycji znalazły się dzieci z Państwowego Domu Dziecka w Porszewicach, które po raz pierwszy wystawił swoje drużyny w PTT-kowskim rajdzie. Jak tradycja nakazuje, również i podczas tego rajdu wręczone zostały odznaki turystyki pierwszej. W tym roku uhonorowani zostali najmłodsi uczestnicy. Agata Grącka odznaką 7-milowe buty drugiego stopnia, tak zwanymi srebrnymi butami, i Magdalena Placek złotymi butami. Po tej uroczystości zgromadzeni przeszli pod dom Witolda Eichlera, mieszczący się przy ulicy Płaskiego 21. Tutaj najstarszy wiekiem pabianiński lekarz dr Jerzy Kasperski przytoczył kilka słów wspomnień o doktorze Eichlerze. W 1922 roku powstała Kasa Chorych. Pamiętam, że z tą Kasą Chorych to było powstanie również kłopotliwe, jak i teraz z tą zmianą reformą ubezpieczali. Pamiętam jako chłopak, no miałem wtedy ile tam 9 lat, pamiętam tu na ulicy Rocha były rozruchy. Policja konna rozpędzała ludzi, robotnicy protestowali. Protestowali dlatego, że były dość duże składki i te składki odciągali, pracodawcy odciągali od pensji. Dlatego nie chcieli bardzo się, w końcu przekonali się, że jednak jest te składki przy, w końcu się opłacą, w końcu jakoś to wszystko się unormowało. Później ta Kasa Chorych przechodziła bardzo dużo reorganizacji, bardzo dużo ulepszeń reorganizacji. Był okres, że był wolny wybór lekarza, potem ten wolny wybór lekarza nie zdał egzaminu, aż w końcu zmieniła swoją nazwę na ubezpieczalnię społeczną. Doktor Eichler cały czas był tak zwanym naczelnym lekarzem tej ubezpieczalni. Dyrektorem był, pamiętam, taki niejaki pan Paweł Goliński, a doktor Eichler był dyrektorem. Urzędował najpierw przez 3 godziny na Rocha, miał gabinet, a później szedł do biura dyrekcji i tam konferowali z dyrektorem. Ubezpieczalnia miała własną aptekę, miała szpital własny po Kindlerowski na Żeromskiego i miała przychodnię tutaj na ulicy Świętego Rocha, Gwardii Ludowej dawniejszej. Wszyscy, którzy znali Witolda Eichlera, zgodnie mówią, że był skromnym, uczynnym i wrażliwym społecznikiem. Zmarł 39 lat temu, 16 października. Pochowany został w Alei Zasłużonych na Pawianickim Cmentarzu. W sobotę odbył się 22. zlot jesienny, który zorganizowała 3. Pabiańska Drużyna Harcerska imienia pułkownika Jana Kilińskiego Czarna Trójka. Bohaterem wyprawy, do której przystąpiło 14 patroli, był miś o bardzo małym rozumku, czyli Kubuś Puchatek. Podczas ponad 20-kilometrowej trasy na uczestników czekały różne zadania, a wszystkie związane były z mieszkańcami 7-milowego lasu. Rozwiązywano krzyżówkę, szukano zagubionego kangurzątka, układano przepis kulinarny na danie dla Puchatka, którego podstawowym składnikiem musiał być oczywiście miód. Nie zabrakło także puchatkowych mruczanek. Na mecie zlokalizowanej na parkingu na skraju miejskiego lasu czekała gorąca herbata i nagrody ufundowane przez komendę chówca. Pierwsze miejsce w 22. złazie jesiennym zajął samodzielny patrol harcerski. Zwycięzcy oprócz nagrody otrzymali też maskotkę bohatera złazu. Drugie miejsce zajął Hades, trzecie Diamir. Wszystkim uczestnikom imprezy na pamiątkę pozostanie plakietka, na której umieszczono postać Kubusia Puchatka. Nie wszyscy harcerze wzięli udział w złazie. Druhny i druhowie z 77. Pawieńskiej Drużyny Harcerskiej Bomba zarabiali na nowe mundury, sprzedając znicze przy spółdzielczym domu handlowym Trzy Korony i na ryneczku przy ulicy Nawrockiego. Pozwolenie na przeprowadzenie akcji Świeczka wydał Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta Pawianic. Oprócz bomby, znicze i lampki sprzedają jeszcze dwie drużyny. 82. Pawieńska Drużyna Starszo-Harcerska Enigmat oraz 79. Pawieńska Drużyna Harcerska Wilki. Jeżeli ktoś nie wychodząc z domu chciałby kupić znicze, harcerze dowiozą je za jedyne 2 zł po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym. A oto numery telefonów, pod które można dzwonić. 0604 995 125 oraz 214 64 17.
Ludowi żyło się dobrze do momentu, kiedy w grodzie pojawił się smok siejący spustoszenie. Dzięki przebiegłości Szewczyka Dratewki, który unicestwił wawelskiego smoka, historia zakończyła się pomyślnie. Tak, w formie legendy można by krótko streścić przebieg spotkania w Ekstraklasie Koszykówki Kobiet Polfa Pabieńce Wisła Kraków. W sobotę nasze panie odniosły zwycięstwo, choć po pierwszej połowie nic na to nie wskazywało. Od prowadzenia w trzeciej minucie 6-2 wynik zmienił się na 43-35 dla krakowskiej Wisły. W drugiej części spotkania Pabieńczanki dzięki o wiele skuteczniejszej obronie odrobiły stratę i odniosły 8-punktowe zwycięstwo 80-72. Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyły Trześniewska 28, Wlaźlak 17 i Głaszcz 15. Po trzech kolejkach spotkań Polfa z 9 miejsca awansowała na 4 w tabeli, mając na swym koncie 4 punkty, podobnie jak ostatni AZS Toruń. Pabieńczanki mają jednak lepszy stosunek koszy. Kolejne spotkanie nasze koszykarki rozegrają na wyjeździe w najbliższą sobotę z Polonią Warszawa. Znakomicie spisali się piłkarze Włókniarza Trzy Korony, pokonując w sobotę rezerwę łódzkiego Widzewa 4-1. Po kilku minutach gry nasi zawodnicy prowadzili już 2-0 po bramkach Traczyka i Pomorskiego. W drugiej połowie zwycięstwo przypieczętował dwoma golami najskuteczniejszy piłkarz czwartej ligi Krzysztof Wołowiec. W tabeli Włókniarz zrównał się z punktami z liderem ligi KKS-em Kalisz, ale drużyna ta ma jeszcze jeden zaległy mecz. Jutro w godzinach od 15 do 16 dyżur radnego pełnić będą w Urzędzie Miasta Zbigniew Dychto, wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Zdzisław Smagalski, przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej. W siedzibie powiatu Urszula Kraska, przewodnicząca Rady Powiatu oraz Marta Cicha, wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu.